związane z tym miejscem, jakąś pamięcią tego miejsca, z tajemnicą rodzinną. Opowiadam coś, żeby zachęcić koniecznie do przeczytania, więc o tym również Państwo znajdziecie, o tym etapie, o tej najnowszej historii Kościelca i w związkach z Andrzejem Grójc-Majewskim, taką pewnego rodzaju, powiedziałbym, tajemnicą, która tutaj się kryje. W albumie znajdziecie Państwo próbę takiej monografii historii architektoniczno-przestrzennej tego miejsca, tak jak ją najlepiej umieliśmy zrobić jako historyk architektury, no i świetni ludzie z wrażliwością plastyczną, graficzną. Jest to praca zbiorowa i to tak ją należy traktować. Myślę, że przynosząca wiele radości. Oczywiście staram się uporządkować tą powódź faktów, które z różnych miejsc żeśmy przez te lata wygrzebali, do których Państwo żeście też otrzymali od różnych osób. Taka jest wola historyka, bo one generalnie jako materiał, to jest materiał dość niekształtny. To są notatki, wypiski, urywki. To trzeba sfabularyzować, tak jak tworzy się scenariusz, tak jak tworzy się film czy powieść. Niewiele ta praca się tutaj różni. No, poza tym oczywiście, że Andrzej Grójc-Majewski mógł sobie pofantazjować. No ja nie mogę, napisać tutaj, żeby car Aleksander II na polowaniu, no bo szczęśliwie zresztą nie był. Natomiast znajdziecie też Państwo taką analizę architektoniczną tego pałacu, próbę jego omówienia w kontekście ówczesnej po prostu architektury tego typu, bo ma on cechy unikatowe za sprawą tego, że przetrwał. Tych rezydencji takich rosyjskiej arystokracji jest już niewiele. I to świetnie, że została ona z powrotem przywrócona do tych funkcji państwowo-twórczych w jakiś sposób też. Te rozdziały rozbudowane są o kwestie dotyczące również konserwacji i adaptacji, bo uważamy to za temat w ogóle bardzo szerokiego promowania i opracowania. I takie krótkie podsumowanie, które myślę, że rekapituluje tą książkę. Jest ona do Państwa dyspozycji, ja również jestem jako autor do Państwa dyspozycji i chciałbym raz jeszcze tutaj wszystkim podziękować za ten Państwa wkład, ale też na koniec podwójcie Państwo, to już rzeczywiście ostatnie zdania. Wdzięczny jestem bardzo moim rodzicom, czyli Ewie Jacaszek-Burzyńskiej i Andrzejowi Burzyńskiemu, bo oni trochę tutaj, powiedziałbym, namieszali w tej sprawie, jak ja jeszcze byłem dzieckiem i po prostu przywozili mnie tutaj, chociaż cięły komary, prawda, z tych stawów. Ja oczywiście musiałem tam biegać po tych ruinach, musiałem tam wleźć na górę, musiałem tam prawie spaść. Ja bardzo chciałem tam w tym tunelu, co tam jest. Tam jest taka ślepa odnoga, nie radzę wchodzić teraz. Zresztą dyrektor zaraz już prawda, powie, że nie wolno, zresztą bardzo słusznie. No ale dzieciom wtedy jeszcze było takie bryki. No i mnie to zostało, taka pamięć później, jak już poszedłem na studia. I jest taka rozmowa z promotorem, no to o czym pan tam może będzie pisał. Nie? No i już człowiek się boi, żeby nie wyciągnął takiej rolki, gdzie ma jakiś zestaw tematów typowych, co tam można jeszcze zrobić. I ja mówię, wiem, o Kościelcu. Co? Gdzie to jest? No i się zaczęło i ten projekt ruszył. I dzisiaj macie Państwo w rękach jego finał. Także wdzięczny jestem Wam za tą taką, powiedziałbym, wrażliwość po prostu na zabytki. A ten zabytek no, jest tego już w ogóle najlepszy przykład. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłej lektury. Też tworzy historię. Każdy z nas się przyczynił do tworzenia tej historii. I Liceum Plastycz tu w Kościelcu. To przede wszystkim wy, uczniowie, jesteście tutaj najważniejsi.
i możecie naprawdę czerpać z tego miejsca wiele wartości, które na pewno przyczynią się w waszym kształtowaniu, w waszej przyszłości. Gratuluję i dziękuję za tą lekcję historii. Już jestem po raz drugi, bo byłem na otwarciu tej szkoły, ale również każda historia, tak jak ja też mogłem się przyczynić, bo w 2006 roku właśnie wtedy byłem radnym powiatu jako samorządowiec i mój głos też był ważny. Bo było radnych nas 21 i moja decyzja była na tak, że właśnie tu będzie się miejsce i oddaję, iż ta szkoła ma być w zarządzaniu Ministerstwa Kultury. I ja cieszę się, że pan dyrektor przyjeżdża, spogląda, nie ustaje w tej budowie. To wielkie dzieło, które pozostanie naprawdę dla nas wszystkich. I dzięki, że takich ludzi mamy, którzy chcą budować, minister kultury, wicepremier Kierowicki wspiera te działania. I jestem przekonany, że jest przed panem dyrektorem wiele pracy i wiele wsparcia. Ja będę tym pośrednikiem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Sesjach popularno-naukowych. Od tego wszystko się zaczęło. Od tego
myślę, zaczęło tworzyć się to dzieło, które uwieńczone zostało właśnie dzisiaj. Państwu tutaj chcę powiedzieć, że tak jak wspomniał mój przedmówca, w roku ubiegłym właśnie byliśmy świadkami wydania monografii Gminy Kościelec, autorem właśnie obecny burmistrz tutaj był i pan Tołkin, są obecny w tej sali. I po tej monografii pomyślałem sobie właśnie, że dobrze byłoby taki album stworzyć dla Gminy Kościelec. Miejsca stare i nowe. No, byłoby coś naprawdę wspaniałego. Ubiegł mnie, może nie w tym kontekście akurat, pan dyrektor, ale myślę, że nad tym trzeba było się dobrze zastanowić, przemyśleć tę kwestię i ten temat rozwinąć dalej. Ja wiem, że pan dyrektor tutaj ma jeszcze wiele innych ciekawych pomysłów, związanych oczywiście z Kościelcem, chcę jakby kontynuować. To, co rozpoczął, jest naprawdę wielka sprawa. Ten album, powiedziałbym, jest tego rodzaju dzieło, które zostało stworzone, nie było do tej pory ani w gminie Kościelec, ani na terenie powiatu tak wspaniałej publikacji. Dobrze, że ona została wykonana porządnie. Naprawdę, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi o papier, jeżeli chodzi już o samo przygotowanie merytoryczne, to jest naprawdę wspaniałe dzieło, jeszcze raz powtórzę. I panie dyrektorze, dziękuję bardzo. I pan wie dokładnie na ten temat, że ja deklaruję tutaj swoją współpracę, a no tutaj tłum mi w pewnym momencie zabrakło, jak mi pan dyrektor przyniósł, pokazał, bo jeszcze oczywiście nie pobrało wówczas tłumu, ale no byłem pod wrażeniem, państwo. I myślę, że nie koniec jeszcze tego, co zostało.